Cześć, Kacpa z tej strony. Dzisiaj pod lupę wezmę grę Trae Younga, zawodnika Atlanta Hawks, czyli ekipy, która w tym sezonie spisuje się nieco poniżej oczekiwań. Natomiast sam rozgrywający drużyny ze stolicy stanu Georgia swoją grą potrafi zachwycać i trzeba przyznać, że robi to w bardzo wszechstronny sposób. Od początku filmiku obserwujemy kompilację paru podań w wykonaniu Trae'a, które jego koledzy zamieniają na asysty. 9,5 asysty na mecz to wynik, którym może się pochwalić Trae w tym sezonie, a jest to efektem cierpliwego czytania obrony przeciwników, fantastycznego opanowania piłki i wykorzystywania krótkich okien podaniowych. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje fakt świetnej gry bez piłki jego kolegów z drużyny oraz świadomość obrońców, że Trae może w każdym momencie umieścić piłkę w koszu na wiele różnych sposobów. Jego plecak wykończeń podkoszowych dosłownie pęka w szwach. Nie robi mu zbyt wielkiej różnicy, czy będzie wykańczał prawą czy lewą ręką, z prawej czy lewej strony kosza. Po prostu stara się dostosować do konkretnej sytuacji boiskowej, do kąta względem tablicy i obręczy oraz do tego, czy ma przed sobą jakiś obrońców z pomocy. Gdy ma, bardzo często wykorzystuje flotery, czyli takie rzuty opadające, rzucone wyższym lobem, po to, żeby uniemożliwić danie skutecznej pomocy, czyli zablokowanie tego rzutu. Bardzo często, szczególnie w sytuacjach typu mismatch, czyli gdy Trae'a przejmują jacyś wyżsi zawodnicy, on po prostu się z nimi bawi i muszę przyznać, że patrzę na to z nieskrywaną satysfakcją, to po prostu piękny widok. Tutaj akurat Jason Tatum, jeden z lepszych obrońców tej ligi, też nie dał rady Trae'owi. Oczywiście przy całej swojej wszechstronności to rzuty z linii 7-24 są największą boją Trae'a i jak widać nie robi mu różnicy, czy jest sam, czy jest kryty, tak jak w tej akcji, przez dwóch obrońców. O jego klasie nie świadczy fakt, że pomimo tego, że jego najwygodniejszym naskokiem jest naskok lewa-prawa, tak jak dla większości zawodników praworęcznych, co widzieliśmy teraz, to trafia również po odwrotnym naskoku, czyli prawa-lewa, co widzimy aktualnie. Jakby tego było mało, oczywiście Trae Young obsługuje również naskok na jedno tempo. Warto dodać, że technika rzutu Trae'a to bardzo złożony temat. Jeśli tylko wykażecie się zainteresowaniem w tej kwestii w komentarzach, to z przyjemnością nagram o tym osobny filmik. A że wasze komentarze mają moc sprawczą, niech świadczy o tym fakt, że właśnie ten filmik jest reakcją redakcji z krainy NBA na komentarz z życzeniem analizy gry Trae Younga. Na koniec zagranie, o którym ciężko zapomnieć, mówiąc o arcywidowiskowo grającej młodej gwieździe Atlanta Hawks. Nadmek, czyli przepuszczenie piłki pomiędzy nogami gracza obrony, to numer popisowy, znak rozpoznawczy Trae Younga. I choć niektórym, tak jak widać na załączonym materiale wideo, to się nie podoba, to podejrzewam, że Trae nic nie będzie sobie z tego robił i dalej nadmeki będzie robił. Wielu weteranów NBA doznało tego zaszczytu, a wśród tych, którym Trae założył siatę, czy też przepuścił piłkę przez kanał, jest nawet LeBron James.